Ewangelia Chrystusowa. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione. Z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. List do Rzymian, 1 rozdział, 16 do 17 wersetu. Ten fragment jest dobrą okazją do wspomnienia osoby Marcina Lutra. Marcin Luter zastanawiał się, jak mogę znaleźć łaskawego Boga. 2 lipca 1505 roku Marcin Luter był w drodze z Mansfeld do Erfurt. Gdy znajdował się na wyżynie, zastała go intensywna burza. Bardzo blisko niego uderzył piorun. Będąc śmiertelnie przerażonym, Luter ślubował, że zostanie mnichem. Kilka dni później, mając 21 lat, wstąpił do klasztoru Augustynów w Erfurt. Luter miał tylko jeden cel przed oczami – osiągnąć zbawienie swojej duszy. Dlatego wszystkie zasady i zadania w klasztorze traktował poważnie. Młody mnich otrzymał łacińską Biblię oprawioną w czerwoną skórę i zaczął ją gorliwie studiować. Jednak czytał ją przez, w cudzysłowie, okulary. Okulary panującej wtedy scholastycznej teologii. To znaczy, człowiek jest spełnić żądania Boże mniej lub więcej z własnej siły. Tak mówiły te okulary. I tak też Luter konsekwentnie starał się przez swoje święte życie zbliżyć do Boga. Dzięki Biblii poznawał coraz lepiej sprawiedliwe żądania Boże wobec człowieka, ale gdy patrzył na siebie, musiał z przerażeniem stwierdzić, jak często łamał przykazania Boże. Mimo pokuty, umartwiania ciała i postu, Luter nie ma wewnętrznego spokoju. Luter nie miał wewnętrznego spokoju. Im bardziej się starał, tym większe było zwątpienie. I oskarżanie samego siebie. Tym bardziej był świadomy, swojego grzesznego stanu. W Biblii czytał o sprawiedliwości Bożej, jednak to przywodziło mu na myśl tylko Boże kary. W tym czasie gnębiło go pytanie, jak mogę znaleźć łaskawego Boga? Jak mogę znaleźć łaskawego Boga? I werset: usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, które jest Słowo Boże zapisane w liście do Rzymian, 5 rozdział, 1 werset, było tu pomocą dla Marcina Lutra. Stąd Marcin Luter znalazł odpowiedź właśnie w liście do Rzymian. W jaki sposób Marcin Luter znalazł upragniony spokój swojego sumienia? Pozwólmy, by sam to nam w cudzysłowie powiedział. Nie potrafiłem miłować sprawiedliwego Boga, tak mówił Marcin Luter, który karze grzeszników. Wręcz przeciwnie, nienawidziłem go. Nawet gdy jako mnich żyłem nienagannie, to jednak przed Bogiem czułem się jak grzesznik i moje sumienie oskarżało mnie bardzo. Nie tylko w liście do Rzymian, lecz także w psalmach Luter przeczytał o zbawieniu przez Bożą sprawiedliwość, o czym czytamy m.in. w psalmie 31, wersecie 2. Musiał zrozumieć, co znaczy wyrażenie sprawiedliwość Boża.
Co znaczy wyrażenie sprawiedliwość Boża w Biblii? Następnie napisał: Bóg zlitował się nade mną. Dzień i noc rozmyślałem, aż w końcu zauważyłem kontekst słów. Bo usprawiedliwienie Boże w niej, czyli w Ewangelii, bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie, jak mówi list do Rzymian, 1 rozdział, werset 17. Wtedy zacząłem rozumieć sprawiedliwość Bożą jako taką, przez którą sprawiedliwy dzięki darowi Bożemu żyje, mianowicie przez wiarę. Zacząłem pojmować, że taki jest sens. Przez Ewangelię objawiona jest Boża sprawiedliwość, dzięki której miłosierny Bóg usprawiedliwia nas przez wiarę, jak jest napisane, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Wtedy poczułem się jak całkowicie nowonarodzony. Sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Tak właśnie mówi Słowo Boże, które doprowadziło Marcina Lutra do znalezienia łaskawego Boga. A ty, czy już znalazłeś łaskawego Boga? Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Bóg okazuje ci łaskę w Chrystusie Jezusie Panu. Tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną tobie karą piekła wiecznego. Zatem uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Jeśli uwierzysz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony. Jeśli nie uwierzysz w Pana Jezusa, będziesz potępiony, dlatego że tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną tobie karą piekła wiecznego.